Setki milionów euro trafi do województwa śląskiego, a dokładniej do gmin i powiatów subregionu centralnego. Co ważne, nie chodzi tu o krajowy plan odbudowy. Nigdy nie dokonalibyśmy porównywalnego kroku cywilizacyjnego bez współpracy pomiędzy Unią Europejską a Polską, a w szczególności pomiędzy sektorem samorządowym a tą dobrze rozumianą samorządną Unią Europejską. Teraz tych kroków cywilizacyjnych może być więcej, bo do województwa spłynie łącznie ponad 547 milionów euro. Kwota ta zostanie podzielona na grupy, z których wedle uznania będą mogły skorzystać gminy i powiaty subregionu centralnego. Więc będziemy z tych pieniędzy mogli reaktywować wszystkie tereny, które kiedyś służyły przemysłowi ciężkiemu, dzisiaj na inne działania też prorozwojowe. Myślimy tutaj o właśnie nowoczesnych technologiach, myślimy również o kwestiach całego rynku usług. To działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych, z którymi akurat w mieście mamy duży problem, ale też takie działania ukierunkowane na nowe tereny zielone. Pieniądze pochodzą ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.